Siemandero, drodzy widzowie, Tanato z tej strony i witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Eat My Dust, gdzie dziś będziemy kontynuować nasze misje poboczne w przerywniku fabularnym w grze Dragon Ball Z Kakarot. Tak jest, ostatnio zakończyliśmy misje poboczne u Bulmy, więc teraz wydaje mi się, że chyba musimy wejść sobie w mapę świata. No trochę tych misji było w poprzednim odcinku. Zobaczymy, czy jeszcze dużo nam zostało, no bo wiadomo, że czeka nas ta główna część fabularna, w której będziemy udawać się na planetę Namek. Ale zanim to zrobimy, no chciałbym zrealizować te wszystkie zadania, żeby pozbierać te kapsle, którymi jeszcze się nie zajmowałem. Tak dużo dzieje się na kanale i mamy openingi z Pokémonów, i mamy serię live z Mufikiem z Pokémonów. Ja jeszcze chciałbym rozpocząć nowe przygody w nowych grach, więc trochę tego jest. A tymczasem wracamy sobie do domu Gohana. I są kasztany z drużyny ekipy Żurawia, szkoły Żurawia. Dokładnie, to jest to, co wcześniej mówiłem. Jary, jary, działaj. Jary, jary. Oj, dziadki. Nawet nie wiecie, na jaką kosę się pchacie tutaj u Chichi. Dame da. Jak oni przetłumaczyli jego imię w ogóle? Kryminator. No dobra, goście chcą ewidentnie wyłudzić od nas hajs, więc trzeba to szybko, że tak powiem, naprostować. Więc działamy od razu. Dobra. Pokaż, że nie potrzebujesz ich ochrony, okej. Znajoma twarz. Lecimy od razu. A. Okej, jeszcze tutaj mamy opcje dialogowe. Ludzie, on jest dzieckiem z Son Goku. Nawet nie wiecie o tym. Pewna śmierć. Proste, że nie przegramy. Masełko zaraz wjedzie, to zamieciemy tych typów. Ja trochę, moi drodzy, nie grałem ostatnimi czasy, więc muszę sobie przypomnieć całą klawiszologię, ale myślę, że to będzie szybka akcja raczej. A, i zapomniałem, że mamy Krillana u swojego boku. Dobra, już widzimy Saibaimanów tutaj. Trzeba im naklepać. Szybka akcja. Zastanawiam się, moi drodzy, czy jeszcze zrobić tę misję z tego treningu przed wyruszeniem dalej w świat. Zrobił unik. No nie, uniki. O! Dobra, i ostatni został. Dawaj, Krillan, oślep go i jedziemy z masełkiem. Kurczę, no przydałoby się to ulepszone masełko. Bo to już tak trochę bije, tak średnio bym powiedział. Więc nie wiem, czy zaraz nie przejdziemy do treningu. Zaraz zobaczymy, bo pewnie dostaniemy taką główną informację, że będzie czas na rozegranie dalszej części fabularnej, więc wtedy ja się może przejdę i zrobię ten trening. No zobaczymy. No. Bagana.
A jednak. Aha, goście się skapnęli, czym to jest, czyli to jest syn. Pełne portki. Dobra, super, ukończyliśmy tą opowieść. Czy wpadły nam jakieś tutaj emblematy? Byłoby super. Wpadły czy nie wpadły? Tak jest, dobra, super, mamy. No dobra, moi drodzy, więc tak. Już się dali dyla? No. しょうがねえな。 Częsty argument wykorzystywany przez Chichi w serii anime, że przez Gohana zawału dostanie. Dobra, słuchajcie, czy my jeszcze coś mamy na mapie świata? Zobaczmy. Przejść do mapy świata Z. Wykonaliśmy chyba wszystkie misje poboczne, jakie były przydzielone na tutaj te regiony. Więc co, chyba wchodzimy do domu. Tak, chcemy wejść do środka. Teraz czeka nas wielodaniowy posiłek, na który zbieraliśmy przepis, a w sumie składniki w poprzednim odcinku, tak jest. No proste. Czy na pewno chcesz kontynuować tę opowieść? Twoja drużyna zostanie rozwiązana. Tak, rozwiążemy na razie, bo to chyba nie jest ta główne zakończenie. Okej. Okej, dostaliśmy nagrody opowieści Nowy Poziom, ale przed chwilą była informacja, że możemy potrenować.地球は救われた。しかし、その代償はあまりにも大きかった。倒れた仲間たちの命を救える唯一の希望であるドラゴンボールもまた失われてしまった。しかし、神の故郷であるナメック星にもドラゴンボールが存在するとベジータの言葉から知ることができた。遥か昔 神の家だったという宇宙船を手に入れたゴハンたちはナメック星へと旅立つ決意をしたのだった。オッケー。 To jest to, tak jest. Hej, musi, musi. A, Bulma-san, konnichiwa. Ara, Gohan-kun, czodo yokatta wa. Ano sa, jitsuwa, rei no uchuusen no koto de, chotto soudan ga aru ndakedo. Soudan desu ka? Boku de iin desu ka? ええ、よかったら
西の都のカプセルコーポレーションに来てくれないかしら。はい、わかりました。相談ってなんだろう。とにかく西の都のカプセルコーポレーションに行かなきゃ。つかめ新たな希望、遥かなるナメック星へ。No dobrze, moi drodzy, to wygląda na to, że ukończyliśmy te misje poboczne, czyli to raptem jedna misja była. Jakbym wiedział, to bym pociągnął ją na poprzednim odcinku. Ale, że tak powiem, no nie zaglądam, nie robię sobie spoilerów. Więc jedna misyjka i przychodzimy. Ale już widzę tutaj kolejne zadanie poboczne. Wyjdźmy sobie do mapy świata, zobaczmy, czy coś nam wpadło. Trochę tego jest, widzicie? Dobra, czyli jednak... Pochwaliłem dzień przed zachodem słońca. Porozmawiamy tutaj z byczym Lucyferem, czyli ojcem Chichi. Dziadkiem Son Gohana, dokładnie. Ale? No. Okej. Chichi chyba bardzo się niepokoi. Spróbuj ją pocieszyć. Dobra, zrobimy to. Czego się nie robi dla dziadka. Tylko gdzie jest ta Chichi? Jasne, niedługo wrócę. Dobre dziecko z ciebie, dzięki. No dobra, spoko. A gdzie jest Chichi? A, Chichi siedzi w chacie? No dobra, okej. Aha, to daleko nie musieliśmy iść, porozmawiamy. Dowiedz się, co tam u Chichi. Niech tak będzie. Ale? Pytanie, gdzie w tym czasie jest Son Goku? Czyli ona przeżywa już nasz wylot w kosmos na Namek, dobra. Okej. Kamawaneda. Czyli pewnie będziemy musieli popolować dla Chichi. Dobra, zrobimy to, szybciutka misja. I oczywiście, moi drodzy, tak jak zwykle ma to miejsce w naszych filmach, na pasku filmu, czyli na tak zwanej playce, będziecie mieli podzielone, kiedy są misje poboczne, kiedy misje główne, więc jak ktoś nie ma ochoty, może sobie to przeskipować. No ja zamierzam czerpać z tej gry pełnymi garściami. I nie będę tutaj nic speedował. Zwłaszcza, że to wszystko to są punkty doświadczenia do rozbudowywania naszych postaci. Dobra, czyli tutaj byczy Lucyfer przydziela zadania. Pewnie dostaniemy jej mięso jelenia. Pewnie dostaniemy jakieś jabłka, bo to też już było. Ja zajmę się cebulą i ziemniakami. Dobra, mięso bestii i marchew. Okej. Teraz, gdzie ja znajdę marchew? To jest dobre pytanie. I mięso bestii. Aha, ja to wszystko mam. Widzicie, warto zbierać. No to kończymy zadanie. Szybka akcja. Widzicie? O, poczekajcie, X włącz automatycznie. Też dziadek szybko pojechał. Okej. No dobra. Już dobra, automatycznie przeskoczyło. Pokazujesz przedmioty, super. Tak, bardzo dużo się napracowałem, żeby to zebrać.
A, taki podstępny gościu. Podsumowała. Będzie papu. Damy radę, nie takie rzeczy się robiło. Właśnie, coś sobie przypomniałem. Nie wiem, czy w tym czasie Son Goku nie łatał się z tych ran po walce z Vegetą. Coś mam takie przebłyski, ale nie pamiętam dokładnie. Fajnie, że tutaj twórcy gry zawsze próbowali nawiązać ten klimat, tak? Bo dla niektórych te opcje dialogowe mogą wydawać się dość długie, ale myślę, że one są takim wprowadzeniem i takim, jakby to nazwać, uchylają takiego rąbka tego, co miało miejsce w serialu, w anime znaczy. Potwierdzamy to sobie, co dostaliśmy. Taką dostajecie po prostu szczyptę wersji anime. Więc fajnie, że coś takiego też umieszczają. Dobra, wychodzimy z chaty. Tam jeszcze widziałem jakieś dwie misje poboczne. To też sobie dzisiaj zrobimy. Mapa. I mapa Z. Tak to było dokładnie. Pyk. I lecimy. Najpierw polećmy do chaty naszego zbereźnika, genialnego żółwia. I jego kamehausu. No i co? Zastanawiam się dalej nad tymi treningami. Ale zobaczymy. Dobra, jest i on. A to Krillan. Chce misji pobocznej. A, ktoś tu podwędził. Jezu, kochany. Ja. Nie, nie idźmy w tę stronę. No dobra, spróbujmy tej ściemy Kuririna. Zobaczymy, jak pójdzie. Co, będziemy się bić z Krillanem w naszej głowie? Chyba na to wygląda.
W ogóle musimy zobaczyć, na jakim poziomie jest nasz Gohan. Nie. No nie. Już myślałem, że będziemy się bić z Nappą. A jednak, no dobra. Bijemy się z Nappą. Okej. Nasz Gohan ma 16 poziom. O, nie trafiliśmy. Dobra, nie ma co się cackać. Od razu. No nie, znowu uniknął. No, tego już nie uniknął. Git, mamy to. Chodź tutaj. Błyszcząca glaco. No, przełamanie gardy. Dawaj, 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 dawaj. Bliska odległość. Naładujemy się. No, dawaj, dawaj, dawaj. On już nie ma staminy prawie. No pęknie mu ta stamina w końcu, czy nie? Jest. Git. Git. Zakończyliśmy atakiem wręcz. Chciałem spróbować coś innego niż to masełko. No i dobra. Gościu pękł. A Miku Ririn zawsze kojarzy się z wybuchami, że tak powiem. Pozdro dla kumaty, którzy oglądali anime. Nie, nie powtarzajmy tego już. Albo powtarzajmy, tylko przeskipujmy. O Jezu, i niech zgadnę, wymyśli pewnie Tiena. Tak, udało się, super. Okej. No dobra, to jedziemy. Oj, Krillan, Krillan. Ochroniliśmy się. Nie jest źle. Dobra, my go w powietrze wysadzamy. Czy my chcemy się od razu transformować? A.
Łe. Dobra, jedziemy z tym koksem. Dobra, szybko poszło, moi drodzy. Nieźle. Eska wpadła, punkty doświadczenia są. Son Gohan robi 17 poziom. I naklepaliśmy Krillanowi. Nie było to jakieś wielkie wyzwanie. Coś w tym jest, moi drodzy. Coś w tym jest. Dobra, miejmy nadzieję, że to już była ostatnia walka. Zrobimy tą misję poboczną, jeszcze następną. To nie koniec jeszcze, ale męczą bułę. To nawet zabawne. Oj, Krillan. Za dużo czasu z genialnym żółwiem spędzasz. O, cię panie, kolejny zbereźnik. A i Krillan to, Gohan to zobaczył. Znaczy Gohan, tak, przepraszam. Jejku, jejku, jejku. Ciekawe, co boski mistrz teraz robi. Niemożliwy test. A, przyznał się, że oglądał książkę genialnego żółwia, Master Roshiego. Przepraszam, Muten Roshiego. Stylowy mentor. Ha. O, jest i mu ten Roshi tam z tyłu. No dobra, zdobyliśmy kolejne punkty doświadczenia, spoko. No nie, coś jeszcze tutaj jest. Kto tu jest? To w domku? Nie. O, prawie wyleciałem przez okno. No, co tu jest? Ta, to w domku jest. Kto tutaj chce się ze mną gadać? Żółw. O, mamy tutaj książkę oczywiście, no bo co innego moglibyśmy znaleźć. W mistrza się nie wątpi. Son Goku i Chichi wybierają się na wyspę boskiego mistrza, aby pożyczyć od niego wachlarz z bananowca, którym zamierzają ugasić płomienie otaczające góry Frypan. Tak to się chyba czyta, mam nadzieję. Chichi nie dowierza, że boski mistrz jest potężnym mistrzem sztuk walki i postanawia poddać go testowi. Próbuje zaskoczyć go, rzucając w niego swoim wyposażonym w ostrze hełmem, ale staruszek błyskawicznie zatrzymuje go swoją laską. Niestety laska pęka, a ostrze trafia boskiego mistrza w głowę. No spoko. Tego akurat nie pamiętałem. Zobaczmy, co tam żółw od nas chce.
こんにちは。こんにちは。Tam jeszcze jedna w Metropolis na nas misja poboczna. Czekaj, może ją dzisiaj jeszcze zrobimy. No dawaj, żółwiu, mów czego potrzebujesz. O, może udałoby się zrobić tak, że mielibyśmy już jakieś tam surowce. No dobra. Czyli pewnie trzeba będzie dostarczyć jakieś składniki i pozbieramy je szybciutko. Mam nadzieję, że nie trzeba będzie po niej jakoś daleko lecieć. Dobra. Tak, chcemy pomóc. Trudne życie żółwia. Niech tak będzie. Nandesio. Dobra, tylko gdzie my znajdziemy teraz te składniki, które będą potrzebne? Bo coś czuję, że to będą jakieś harde składniki, trudne do zdobycia. Ryż i jajo. Pomidor królewski. Dobra. Przeskipujemy troszeczkę tą rozmowę. Dobra, miejsce, w którym znajduje się rolnik, zostało zaznaczone na mapie. Dobra. Uważaj na siebie, git. Lecimy od razu. Tylko pytanie, czy to jest tutaj? Zobaczmy, czy my to mamy w ogóle. No nie mamy tylko pomidora królewskiego. Więc myślę, że damy radę. Hop, cofniemy sobie, nie? Jak się cofa? A tutaj, dobra, git. Czy jak weźmiemy mapę świata? O, tutaj, dobra. Czy tutaj coś mamy? Jakiś legenda czy coś? Pokaż informacje o obszarze. Nie ma, dobra. To słuchajcie, chyba tu musimy polecieć. Zobaczymy, czy tutaj znajdziemy ten pomidor. To jest chyba tak, pomidora. Królewskiego pomidora. Bo jakby udało nam się to zdobyć, to by było super. Pytanie, co on chce za tego pomidora. I lecimy. A co, tutaj się podnawiały te wieże? By. Dawaj. Nie ma czasu na bicie się, Gohan, teraz. Nie, 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 nie. Ląduj, ląduj, ląduj. Czy mogę jakąś pomóc? Tak, możesz dać mi pomidora. No nie, 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 nie za force, stary. Nie mamy siada w ogóle. I nie dzwonimy gdzieś do różnych stworzeń. Nie wiem, czy mogę to mówić, bo to nie wiem, żeby później nie było, że coś reklamuje. Nie masz siana. Potrzebne przedmioty. Okej, okay, wyborna krzepka ryba. Dobra. On chce się wymienić, tak? Za rybę. Miejmy nadzieję, że mamy tą rybę. Porozmawiaj. Okej. Jeszcze raz. Ryb. Lepiej pójdę go... Zapomnę. Jeśli widzisz ptaki, to ryba może... Co? To ryby muszą być w pobliżu. Po prostu zanurkuj i znajdziesz jakieś. Okej. Czyli co? Ja mam rozumiem, że... Musimy po to nurkować, tak? A czy to na mapie jest jakoś zaznaczone, gdzie to może być? A, tu widzę, dobra, są ryby. Tu widzicie na przykład? Tu jest jedna ryba. To polecimy tam. Gdzie jest znacznik? Tam, git.
No nikt nie mówił, że będzie łatwo, a jak wiecie, ja tutaj w ogóle nie gram praktycznie w ten tytuł bez was, drodzy widzowie. Więc jeśli czegoś nie widzieliście, jeśli nie widzieliście, że zbierałem to, to pewnie tego nie zbierałem. Poza odcinkami. O, a tutaj mamy rybki. A, ale właśnie, bo to jest kwestia tego typu, że to są zwykłe... A, to jest łowisko zwykłe. Dobra, czyli to nie są ryby... Okej. To niedobrze, bo ja nie chcę polować w ten sposób na ryby. Tylko myślałem, że po prostu je znajdziemy. Ale z tego, co pamiętam, to chyba mam takie przebłyski, że one były gdzieś tutaj. W tych takich głębszych zbiornikach. Zaraz zobaczymy. O, widzicie? Wyborna krzepka ryba. Widzicie? Jest. Padło. Idźcie stąd. Nie mam czasu na was. Właśnie, ja jestem sam. Niedobrze. A, niepotrzebnie się nawinąłem na niego. Dobra, i ostatni. One mają 12 poziomy. Więc się rozpuszczają, spoko. Dobra, i teraz czy tu są ryby dalej? Już jedne zebrałem. Okej, okay. Czy ja muszę stąd odlecieć? I wlecimy tu z powrotem. Zobaczymy, czy one się zrespią. A jak nie, drodzy widzowie, to ja po prostu zrobię cięcie. Nie, widzicie, już nie ma... O! Jest, patrzcie, respią się. Dobra, git. Dobra, słuchajcie, to ja robię tutaj cięcie i widzimy się za moment, jak zbiorę te krzepkie ryby. Wiecie, gdzie dropią. No to jesteśmy z powrotem. Udało mi się wyzbierać te ryby. Przynajmniej mam taką nadzieję. Tak. Chcę się wymienić. Zajęło mi to dokładnie 12 minut, bo trzeba było czekać po prostu w tej lokacji i do momentu, aż te ryby znowu się zespawnują, więc troszeczkę takie żmudne zadanie. Przeleciałem się całą tą rzeką i w ogóle nic tam nie było oprócz tej lokacji, więc jeśli ktoś będzie tego poszukiwał, to znajdzie to w tej lokacji. A my tymczasem wracamy sobie do naszego żółwia po odbiór nagrody, bo jeszcze mamy jedną misję w Zanadrzut, poboczną. Czyli w sumie chyba ten odcinek mogę nazwać druga część misji pobocznych tak naprawdę, ale spoko. Myślę, że już w następnym na pewno pchniemy fabułę główną. Przynajmniej mam taką nadzieję. I może poza odcinkiem zrobię sobie te treningi. Bo jak gdyby, no wiecie, jak to wyglądało w poprzednim odcinku, więc tutaj chyba nie ma sensu tego powtarzać. Zwłaszcza, że to jest tylko tak naprawdę walka, a drzewko umiejętności pokażę wam tak czy siak, jak je rozbudowałem. Super, pokazujesz przedmioty, cacy. Nie ma za co, żółwiu. Smacznego. Oja? Konnichiwa. Ie. Okej. Yokai da. Czas na imprezę. Nie. Wykorzystajmy całą naszą żywność. Czyli po to ja to zbierałem? Nie wierzę w to po prostu. Co za chłop. Impreza trwała dalej. Przynajmniej się najedli. No gościu nie ma rozsądnego podejścia do gospodarowania jedzeniem. Nonjo. Anu. Oj tam, oj tam.
Aha, spoko. Gościu skitrał sobie część jedzenia. Haha. Nandezio. Dobra. No dawajcie, panowie, kończcie tą gadkę. Jezu. Spoko. Sumanno. Dobra, super. Ukończona opowieść. Dostaliśmy dużo tutaj punktów doświadczenia. Gratulacje, dziękuję, dziękuję. Dostaliśmy dużo składników na dania chyba, te posiłki wielodaniowe. I dostaliśmy najważniejsze emblemat żółwia, super. O matko, on ma aż 10 punktów do jedzenia. Ale czad. No, świetnie to wygląda, naprawdę. Dobra, słuchajcie, cofamy się do mapy głównej. I co tutaj mamy? No, ostatnia misja poboczna w Metropolis. Zobaczymy, co tam na nas czeka. Odcinek już trochę trwa, ale dzisiaj kończymy te wątki poboczne wszystkie. Mam nadzieję, że nie macie mi tego za złe. Nie ma tutaj miękkiej gry. Trzeba wszystkie questy poboczne porobić. Dobra, i widzę, że tutaj też quest jest w Capsule Corporation. Albo przed. O, mamy naszego prosiaka. Lądujemy. Hono tu, gościu. No dawaj, Ulong, co tam chcesz ode mnie? Pewnie od niego też dostaniemy emblemat. Pewnie do gotowania albo do społeczności dorosłych. Duch jamczy? A, znam tą misję. Bo jak wiemy z poprzednich odcinków, Yamcha zginął w pojedynku z Nappą. I nasza ekipa chce lecieć po te smocze kule, żeby wskrzesić wszystkich zabitych przez Vegetę. Nie, Vegeta chyba nikogo nie zabił oprócz Nappy. Bo on próbował, Nappa wszystkich wykosił. Tak. No. Ta, duch Yamczy. Pamiętam tą misję, wiem co tu trzeba będzie zrobić, ale nie będę wam sadził spoilerów. Bo jak wszystkim, którzy oglądali anime, znana jest historia, że Yamcha był dobrym Lovelasem. Thank you. Dobra, mamy lokację podaną. I tutaj, hop. No i właśnie tu jest kwestia Yamczy. Ale? Czyli wiecie, moi drodzy, te dialogi, które tutaj czytacie, to jest trochę takie przeciwieństwo jego. No i mamy gości ze szkoły żurawia jeszcze. I teraz pytanie musicie sobie zadać. Czy to jest Yamcha prawdziwy? Znając poprzednie odcinki. Gdzie on polazł znowu? Będziemy go sobie śledzić. Na spokojnie sobie tutaj. O, pyk. Dolatujemy do miejsca docelowego. Ale? No.
O, nie jest takie proste zadanie zadowolić wszystkich. A w sumie powinienem powiedzieć wszystkie chyba. Dobra, czy jeszcze raz będziemy musieli go śledzić? Czyli lecimy do góry. Wychodzi poza miasto, git. Dobra. Włączymy sobie speeda. Mam nadzieję, że nic nie zdewastujemy. Pyk. I mamy to. Jo! Krótka piłka. No. O, dobra, musimy go uratować. Jamcze. O, gościu się nie patyczkuje. Dobra, wkraczamy. To będzie raczej szybka akcja. Okej, 17 poziomy. Ale najpierw muszę zniszczyć te mniejsze. One będą nam tutaj uprzykrzały życie. Siedemnaste poziomy. Dobra, trzeba się aktywować. Damy radę. Pyk, 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 bi, 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 bi. Dobra, szybko, szybka akcja. Dobra, mamy to, moi drodzy. Masełko. Git. Dobra, chyba się udało. No i teraz poznamy tożsamość prawdziwego Jamczy. Zapłacisz mi za to. No, zdziwisz się. Zbir. A to zbir. Tada! Pur zamienił się w Jamcze. Chciał zadbać, żeby jego reputacja wśród pań była na dobrym poziomie podczas jego nieobecności. To się nazywa kolega. O, jest i Krillan. Ale? Okej. Okay. Wiadomość od Jamczy, tak, z zaświatów chyba. A nie, okej. Okay. Prosił, żeby ci to przekazać przed walką z Saiyanami. Skrzyżo. Hehehehe.
Spoko. No. Dobra, czy mamy wiadomość od Jamczy przed jego śmiercią? O, widzisz, Kuririn, jak się myliłeś? Dobra. Czyli Pur został zwolniony z obowiązku dbania o kobity Jamczy pod jego nieobecność. No, a trochę czasu jeszcze zajmie, zanim dostaniemy się na Namek. Hej! No, wszystko będzie naprostowane, dobra. Niech tak będzie. Dobra, słuchajcie, misja poboczna ukończona, czy jeszcze nie? A nie, tutaj musimy wrócić i odebrać nagrodę, bo tutaj wyszło szydło z worka i Ulong się dowiedział, że to wcale nie był Jamcza, tylko nasz uszaty kolega, Pur. Dobra, czyli pewnie Son Gohan teraz opowiada tą historię. I musimy zrobić wszystko, by jak najszybciej przywrócić go do życia. Dobra, słuchajcie, ukończona opowieść. Punkty doświadczenia przyznane. Gratulacje. Git. Słuchajcie, moi drodzy. Jeszcze spojrzymy sobie na mapę. Mapa Z. I dokładnie. Ukończyliśmy wszystkie misje poboczne, jakie były do zrobienia. Więc to by było tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że nie macie mi za złe, że ciągnę te misje poboczne na odcinkach, ale chcę, żebyście byli świadkiem wszystkich tutaj zdarzeń, żebyście poznali to uniwersum tych bohaterów, więc już w następnym odcinku, tam już widzimy w tle, czeka na nas Bulma, bo będziemy pewnie kontynuować fabułę Namek, której zapowiedź mieliście w dzisiejszym odcinku, we wcześniejszych fragmentach. Ja poza odcinkiem jeszcze zrobię te walki, rozdam punkty doświadczenia Gohanowi, czyli przygotuję się do tego Nameku, porobię ten poligon, to się chyba nazywało, podblokowujemy nowe ataki i już w następnym odcinku pokażę wam, jak wygląda drzewko umiejętności Gohana, tak byście wiedzieli po prostu. A, no i może pokombinuję z tymi emblematami, które już mamy w swojej kolekcji. A tymczasem dziękuję wam bardzo, że byliście tutaj dzisiaj ze mną. Zapraszam was na kolejny odcinek i do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło i yo!